Przede wszystkim chcemy pokazać nie tylko Pieszycę, nie tylko powiatowi dzierżoniowskiemu, ale chyba całemu światu, że w 2020 roku Pieszyce są po prostu kobietą. Stawiamy na kobiety, doceniamy kobiety. Chcemy mówić o tym, jak są ważne i wcale nie chcemy pokazywać, że jesteśmy jakimiś skrajnymi feministkami. Broń Boże, bo bardzo lubimy mężczyzn, lubimy z nimi pracować, doceniamy ich absolutnie wszystkie zalety, ale chcemy też pokazać, o czym mówią fakty, absolutnie nie nasza wyobraźnia i nie nasze chciejstwo, ale fakty mówią absolutnie o tym, że połączenie dwóch czy stylów zarządzania, czy stylów prowadzenia, czy stylów podejmowania decyzji, czyli tego męskiego i kobiecego, sprawiają, że ten efekt synergii jest niesamowity. Wykorzystanie potencjału kobiet jest dzisiaj nie tylko możliwe, ale przede wszystkim obowiązkowe i konieczne, dlatego że dzisiaj kobiety mają bardzo wiele do zaoferowania, mają bardzo wiele energii, bardzo wiele empatii i to wszystko w połączeniu z taką męską zero-jedynkową sprawia, że ten świat może być lepszy, może być cudowniejszy, przyjemniejszy, ale przede wszystkim może się lepiej rozwijać. Na tym nam wszystkim zależy, a szczególnie tutaj nam w Pieszycach. Dzisiaj witamy panie, które na co dzień mieszkają na planecie Wenus. Przedstawiciele planety Mars dzisiaj pozostają w domach. Będziemy przygotowywały mapę życia, mapę marzeń, a wszystkim paniom w dniu ich święta życzę, by w komodzie życia zawsze znalazły marzenie, to, które w danym momencie będzie im potrzebne. Co jeszcze, czy będzie coś jeszcze takie dla ducha? Będzie oczywiście dla ducha, wystąpi przed nami Natalia, która zagra na bandurze i zaśpiewa wiele ciekawych pieśni. Ja bym nie nazwała to walką, ja nazwałabym to raczej przypominaniem o tym, że mamy bardzo dużo takich zalet, które w tym dzisiejszym świecie są absolutnie niezbędne. Trochę za dużo dzisiaj w tym świecie męskości, za dużo stanowczości, za mało empatii, za mało wrażliwości, a połączenie tych wszystkich cech sprawi, że naprawdę świat jest piękniejszy. Dzień kobiet kiedyś to był goździk i rajstopy. Dzisiaj dajemy troszeczkę inne uciechy, najczęściej są to uciechy właśnie dla ducha i dla serducha. Dzisiaj to otwarte spotkanie dla wszystkich, generalnie od 16 do 100. Zainteresowanie jest coraz większe, nasze centrum jest zresztą otwarte dla wszystkich mieszkańców, dzisiaj dla kobiet. Mamy ponad komplet, nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania, tym bardziej, że to nie koncert, to nie przedstawienie, to nie kabaret, to ciężka praca, bo będziemy przygotowywać mapę marzeń. Coś, co jest bardzo ważne, bo musimy wiedzieć, o czym marzymy, musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i do czego zmierzamy, aby móc te marzenia i te zamierzenia realizować. I dzisiaj jest na sali ponad 100 pań. Jest z nami bardzo dobra trenerka osobista, pani Marzena Ewa Zdolska, która pomoże nam stworzyć wspólnie z paniami te mapy marzeń. Więc my jesteśmy bardziej niż zadowoleni, dlatego że pani jest zdecydowanie więcej niż się spodziewaliśmy i to absolutnie nie tylko z gminy Pieszyce. Udało nam się zaprosić chyba cały powiat, z czego się bardzo cieszymy, bo Pieszyce są w 2020 roku przede wszystkim kobietą. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc dzisiaj spotkanie dla pani, ale czy takich spotkań, jakichś warsztatów jest więcej w ciągu roku? Tak, oczywiście otwieramy w tej chwili wiele sekcji. Wśród nich będzie sekcja jogi, będzie nowa sekcja zumby. Również ruszamy z sekcją szydełkowania, robienia na drutach. Naprawdę wiele się dzieje w naszym centrum. Do tego zmierzamy, żeby centrum było taką otwartą przestrzenią dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. To jest nasza mała ojczyzna i starajmy się w niej po prostu uczestniczyć.